To jedno z największych w regionie targowisk miejskich. Tutaj można kupić warzywa i owoce prosto od producentów. Towary sprzedają od 30 lat. W tym miejscu stoi no, około 10. Jerzy Wojdan ma gospodarstwo w okolicy Hożarowa, Klientów powinna przyciągać jakość produktów i niska cena, mówi. Jednak u nas niewielu chce kupować. To są spartańskie warunki. No nie przesadzajmy. Jesteśmy w tych latach, gdzie weszły supermarkety. Piękna żywność, pięknie opakowana, pięknie przedstawiona, tylko nie od nas. Nowa hala to nowa szansa na pozyskanie klientów. Warunki atmosferyczne są takie, jakie są, niestety. Latem tak, wszystkim pasuje. Niestety zima jest. Czyli hala jest podstawą do handlu owocami i warzywami. Podobnego zdania są mieszkańcy Ostrowca. Jestem za, a nawet cztery razy za. Pewne utrudnienia są. A jak będzie zadaszenie? Będą lepsze warunki. Te mają się poprawić. Nowoczesna hala targowa to nasza odpowiedź na oczekiwania handlujących i klientów, mówi Mariusz Kosiasz, dyrektor targowisk miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tutaj mamy główny wjazd na targowisko miejskie i po prawej stronie od frontu na głównego parkingu będzie wiatr. A w niej ponad 60 miejsc dla handlujących, dużo przestrzeni i swoboda aranżacji stoisk. Nowa hala powstanie w miejscu obecnej giełdy rolnej. A giełda bez żadnych niekorzystnych aspektów, bo przecież można dojechać zarówno tu samochodem, jak i tam dalej, będzie funkcjonowała trochę głębiej. Przewidywany koszt inwestycji to 2 miliony 400 tysięcy złotych, z czego milion złotych ma pochodzić z programu rozwoju obszarów wiejskich. Jest już przygotowany wniosek, który gmina złoży na początku przyszłego roku. Handlujący nie napotkają zbyt wielu utrudnień, zapewnia dyrektor Mariusz Kosiarz. Wiedzą gdzie, wiedzą co powstanie. Wstępnie mówimy o tym, gdzie oni będą handlować w trakcie tej inwestycji, którą będziemy chcieli skrócić do minimum, oczywiście w miarę możliwości technicznych, jak również mają gwarancje, deklaracje z mojej strony tego, że będą mieli pierwszeństwo w zajęciu miejsc handlowych pod wiatą. Nowa hala cieszy, ale martwi brak parkingów i to, że za postój w niektórych miejscach trzeba płacić. Ktoś przyjdzie do mnie, kupi jabłko za złotówkę, za złoty 50, płaci 3 zł za parking. To jest dla mnie bzdura totalna. Dlaczego my, jako y, klienci targowicy, płacimy takie ciężkie pieniądze za wjazd na parking? Mamy pięć parkingów wokół targowiska i tylko częściowo są płatne, odpowiada dyrektor i dodaje. Parkingów nie możemy zostawić bez nadzoru, a to kosztuje. My prowadzimy tutaj spełniam rolę usługową, pewną społeczną wręcz, będąc tam i nakłaniając, prosząc mm, poprzez inkasentów o Właściwe parkowanie, o ustępowanie sobie miejsca, zarządzając tymi miejscami. One nie mogą być zostawione, bo tam będzie anarchia. Przy nowej hali mają pojawić się nowe miejsca parkingowe. Być może to częściowo rozwiąże problem. Inwestycja ma ruszyć w przyszłym roku. Zarządca nie przewiduje podwyższenia opłat za wynajem stoisk.